Lider GTŻ Tomasz Chrzanowski w zupełnie innym nastroju mówi nam o atmosferze podczas Wigilii Klubowej i o planach na przyszły sezon. Serdecznie. Dzisiaj atmosfera typowo świąteczna, myślami już o świętach, ale tutaj wracając do tematów sportowych, to dobrze, że sytuacja w klubie się wyjaśniła. Został stary, znany nam zarząd, współpracujący z prezydentem Robertem Malinowskim, także myślę, że tutaj na linii zarządu i tematów sponsorskich wszystko będzie poukładane. Skład jest zbudowany, cel myślę, że jest jakiś wspólny określony w postaci walki o pierwszą czwórkę. Do tego też nas zmusza regulamin, który jakby to wymusza, bo sezon może się skończyć w sierpniu, jeżeli do tej czwórki nie awansujemy. Także na pewno będzie współpraca na linii trener-zawodnicy podczas każdego meczu, każdego spotkania. Będzie wzajemna pomoc, tak aby optymalnie dobrać ustawienia motocykli, czy to u nas w Grudziądzu, czy to gdzieś w meczu wyjazdowym, żeby gdzieś też się pokusić o zwycięstwa na wyjeździe. Co do dzisiejszego spotkania, no to mógłbym dodać, że miło jest mi uczestniczyć w takim spotkaniu po raz drugi. Już mam tutaj okazję uczestniczyć. Zawsze można chwilę wspominać obecny sezon, wybiec myślami przed zbliżający się sezon kolejny, który na pewno będzie ciężkim sezonem. Złożyć sobie wspólne życzenia świąteczne i noworoczne. Także w miłym gronie, w miłej atmosferze tutaj spędziliśmy dzisiaj troszeczkę czasu. Złożyliśmy sobie życzenia, także miło naprawdę. Cóż jeszcze, jeżeli chodzi o przyszły sezon, no to od kilku dni wznowiłem treningi i jestem w trakcie przygotowań ogólnorozwojowych, kondycyjnych. Troszeczkę byłem chory, ale sytuacja wróciła do normy, więc pod okiem trenera indywidualnego w Toruniu, trenera kickboxingu, przygotowuję się już drugi rok z rzędu i mam nadzieję, że będę należycie przygotowany pod względem czy to mentalnym, czy fizycznym i psychicznym. To właśnie treningi kickboxingu pomagają wypracować, no nie wiem, kondycję fizyczną, ale również i psychiczną? Wiadomo, jeżeli człowiek dostanie w kość, to i ta psychika się wzmacnia. Nie ma sobie nic do zarzucenia wtedy, że w zimę siedziałem, oglądałem telewizję, tylko to, że ten pot się wylało na treningach i ta kondycja jest. Zawodnik na pewno czuje się mocniej, tym bardziej na niektórych takich ciężkich torach, gdzie troszeczkę zdrowia będzie to wymagało. No i wiadomo, że to jest szybsza regeneracja między wyścigami, jeżeli się jedzie bieg po biegu, a sezon jest długi i ciężki. Ale wszyscy spokojniej podchodzicie do nowego sezonu, wiedząc, że podpisane kontrakty z GTŻ-em obowiązują, że nie trzeba nic zmieniać. To też jest na pewno jakiś komfort, prawda, ten wewnętrzny na tym etapie. No tak, zgadza się. Nie trzeba zmieniać, tor zostaje bez zmian, pewne ustawienia silników zostają bez zmian. Myślę, że jedyną niewiadomą, która pozostaje, która wprowadza jakąś nerwowość, to jest kwestia jeszcze wyjaśnienia tłumików, czyli wydechów, która nadal zostaje pod znakiem zapytania, bo to może wiele zmienić. Osobiście cieszyłbym się, jeżeli byśmy startowali ponownie na starym modelu tłumików i nie trzeba by było kombinować, i to też by gwarantowało większą wytrzymałość tych silników, które mają to do siebie, że nie znamy chwili, kiedy taki silnik może ulec awarii. No, a jakie cele Tomasz Chrzanowski sam sobie wytycza na nowy sezon? Ile punktów chciałby zdobywać? Czy co by było dobrze, gdyby właśnie osiągnął jako cel sportowy? Ciekawe pytanie. Otóż to, chcę wystartować w eliminacjach do Mistrzostw Świata, gdzie zaszła już pomyłka w tym roku, gdzie za późno zostałem zgłoszony do tych eliminacji i niestety mogłem tylko śledzić poczynania kolegów, więc eliminacje Mistrzostw Świata indywidualnych.
Chciałbym w tych eliminacjach coś jeszcze pokazać. Dojść gdzieś tam do finału, który będzie decydował o awansie do Grand Prix. Jeżeli chodzi o tutaj arenę krajową, to chciałbym się znaleźć w finale Mistrzostw Polski, gdzie w tym roku troszeczkę mi zabrakło do awansu. Myślę, że nie powtórzy się sytuacja z tego roku i wspólnie tutaj z Krzysiem Buczkowskim tym razem będę mógł wystartować w eliminacjach Mistrzostw Polski par. W tym roku tak się zdarzyło, że on uczestniczył w meczu Ligi Angielskiej, ale myślę, że tutaj bardziej nastawimy się na to w tym roku, aby jednak dwóch zawodników z Grudziądza znalazło się w finale Mistrzostw Polski par, bo to jest zawsze fajna impreza i można się w niej pokazać z dobrej strony. A jeżeli chodzi o drużynę, no to chciałbym przynajmniej wnieść tyle samo albo i więcej do drużyny, co wniosłem w tym roku. I sobie, kolegom, jak i trenerowi życzyłbym sobie walki z tymi najlepszymi drużynami w tej pierwszej czwórce, bo to wtedy jest to dodatkowa motywacja, dodatkowa adrenalina i na pewno te mecze przyciągnęłyby większe tłumy widzów na stadion.